powinny powstawać filmy, które przedstawiają historię Polski prawdziwą, taką jaką ona była. Natomiast to, co mamy do czynienia, ta polityka wstydu, ta polityka historyczna tej brzydkiej panny na wydaniu, jak mówił to kiedyś pan Bartoszewski, to ciągłe kajanie się i jak gdyby utrwalanie tego typu stereotypów, o których powiedział szef amerykańskiego FBI, jest niczym innym, jak tylko grzechem zaniechania ze strony elit politycznych. To ja trochę prowokacyjnie zapytam pana, czy to nie jest najwyższy czas po tylu latach, żebyśmy nabrali trochę dystansu do polityki historycznej i zajęli się tym, co przed nami, a co nieco za nami? Nie, proszę pani, dlatego, że nie można budować przyszłości bez odwołania do przeszłości. I wie pani, i to właśnie to prowokacyjne pytanie, pani redaktor, próbuje jak gdyby wpisywać się właśnie, oczywiście nie stawiam tego zarzutu pani redaktor, tylko jak gdyby oddaje istotę rzeczy. Próbuje nas ustawiać w takiej sytuacji, że ponieważ w naszej historii zdarzały się przypadki naganne, to pokazujmy tylko te przypadki naganne i bijmy ale się w piersi. Nie jest tak, że pokazujemy tylko proszę pani, przypadki jeszcze naganne, raz odwołuję się do tego, co na przestrzeni ostatnich lat działo się chociażby w polskim filmie. No dobrze, to mamy w ciemności się... Agnieszki Holland. Z zupełnie pani, innej perspektywy pokazana sprawa Żydów zwrócić, w trakcie II wojny chcę światowej. Chcę zwrócić uwagę na jeden element. Jeżeli by tak jak ma to miejsce chociażby w Niemczech, jak ma to miejsce w Izraelu, jak ma to również miejsce w Stanach Zjednoczonych, rząd polski, elity polityczne, prezydent Rzeczpospolitej reagowali odpowiednio na chociażby kłamstwa oświęcimskie, na kłamstwa związane z tak zwanymi polskimi obozami zagłady, to wtedy każdy, również ważny urzędnik w Stanach Zjednoczonych 10 lat by się zastanowił, zanim by tego typu czyli kłamstwa powiedział. Czyli dzisiaj, pana zdaniem, ta reakcja nie jest odpowiednia? Ani dzisiaj, pana prezydenta, ani ministra spraw zagranicznych, ani premiera Wykopa? Czy czego zabrakło? Wezwanie ambasadora Stanów Zjednoczonych, nawet nie przez ministra spraw zagranicznych, tylko przez podległego mu podsekretarza stanu. Brak stanowczego głosu prezydenta Komorowskiego. Ale panie redaktor, no o czym my mówimy, jeżeli prezydent Rzeczpospolitej jedzie ze stanu... ignorancja, ale... brak wiedzy historycznej, głębokie poczucie niechęci. Proszę pozwolić, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski. Rzeczpospolitej jedzie do Stanów Zjednoczonych i bredzi coś o bigosowaniu na jednym z ważniejszych swoich wystąpień, no każdy z telewizorów może odnaleźć to wystąpienie Bronisława Komorowskiego w internecie na YouTubie i posłuchać, jak majestat Rzeczpospolitej reprezentowany jest w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Komorowskiego, albo wzywa prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby ten pilnował wierności swojej małżonce, no to trzeba się puknąć palcem w czoło. Co jest w stanie, panie pośle, załatwić i zamknąć tę sprawę? Wyłącznie przeprosiny szefa FBI? To, o czym mówił Andrzej Duda podczas bardzo ważnego swojego wystąpienia w Instytucie Wolności, kiedy przedstawiał swoją wizję prezydentury i swojej odpowiedzialności za politykę zagraniczną. Powołanie tak zwanych diamentowych ambasad, to znaczy najważniejszych ambasad w najważniejszych stolicach państwa, które będą reagowały również na tego typu kłamstwa, jakie padały z ust szefa FBI, ale przede wszystkim powołanie instytucji. I tutaj jest olbrzymia rola prezydenta Rzeczpospolitej, instytucji, która będzie zajmowała się jakby reagowaniem prawnym. Wie pani, można wyegzekwować również w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem odpowiednich kancelarii prawnych bardzo wysokie odszkodowania za tego typu kłamstwa. I tak a tę sprawę konkretną co zamknie? Przeprosiny szefa FBI? Te sprawy oczywiście powinny zamknąć przeprosiny szefa FBI. Liczymy również na to, że w tej sprawie prezydent Komorowski nie będzie tchórzliwie chował się za plecami podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko również wyda z siebie odpowiedniej rangi komunikat i głos w tej o tych wszystkich sprawach między innymi.